Witam wszystkich na kolejnym losowaniu menedżera, który poprowadzi zespół Napoli w kolejnym sezonie. I na początku chciałem wyjaśnić pewną kwestię. Panowie, ja się nie zamierzam denerwować. Ustaliłem zasady publikacji, także są one bardzo łatwe, proste i przejrzyste. Zasady są właściwie tylko dwie. Natychmiast po rozegranym sezonie proszę przesłać do mnie link z zapisem gry. Druga zasada, zanim publikujemy, dajecie mi znać też w formie e-maila, że już jest blog gotowy do publikacji. Ja dodaję notkę statystyczną i sam klikam opublikuj. I tak to ma wyglądać. Nie interesują mnie żadne filozoficzne posty pisane przez Pawła czy przez kogoś innego. To jest mój projekt. Ja chcę, żeby wyglądało to tak jak właśnie powiedziałem przed chwilą i po prostu nie ma od tego żadnego odwołania. Jeżeli komuś się nie podoba taka forma publikowania blogów, nie podobają się zasady, to po prostu zwyczajnie nie bierze udziału. Wszystko na temat. Ja nie zamierzam się denerwować, bo to ma być dla mnie zabawa. Nie zamierzam czekać dłużej niż tydzień na publikację bloga i tak dalej, i tak dalej. Zasady są jasno określone i tyle. Następna sprawa. Z dotychczas zgłoszonych menedżerów Paweł ostatnio napisał, że on w tej chwili rezygnuje. Także jego dzisiaj nie bierzemy pod uwagę. Kolejną osobą, która rezygnuje, albo inaczej, z której ja rezygnuję, to jest Opelu. Opelu nigdy w życiu się z niczego nie wywiązał, także nie mam żadnej pewności ani gwarancji, że się wywiąże, także też go nie biorę pod uwagę w losowaniu menadżera, który poprowadzi Napoli. W tej chwili mamy 5 menadżerów, dzisiaj będą to smerfy. Martin nam wylosuje zaraz któregoś z nich. I zobaczymy, który z menadżerów poprowadzi Napoli w kolejnym sezonie. Dobra, Martin, daj tacy jednego smerfa. Tego. Coffin. Jako pierwszy. Nie wiem co to za smerw jest, także zobaczymy, nie? Dobra. Jako drugi kto będzie? Kto to jest? Papa smerf czy papa smerfetka? Martin oderwał tu, ale widać. TTSO. Co to jest? Smerf? Smerfetka? Nie wiem co to jest. Wygląda na kobietę, ale czapka ma jak papa smerf, nie? Dobra, zostało jeszcze trzech. Dawaj kolejność, Martinu. Karten jako trzeci. Zostało dwóch jeszcze. Sobu jako czwarty. No i jako piąty na smerfetce siedzi student. Także myślę, że sprawa jest wyjaśniona, nie ma żadnych niedomówień. Resztę zamieszczę w blogu dotyczącym losowania i życzę wszystkim powodzenia.